Cześć, to my Farah, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pogromców Mitu Fortnite. Moi drodzy, ostatnio posiedziałem sobie troszeczkę na Reddicie, na TikToku i znalazłem kilka fajnych mitów, które dzisiaj sobie przetestujemy. A wy, jeżeli lubicie serię Pogromców Mitów, zostawcie łapeczkę w górę. I jeżeli macie jakiś fajny mit, który mógłbym przetestować w następnym odcinku, napiszcie go w komentarzu. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz zaczynamy! Jak wszyscy dobrze wiemy, krzaki amortyzują upadek. A czy pochromowane krzaki amortyzują? Sprawdźmy to. 3, 2, 1, let's go! Boom! Tak, metalowe krzaki też amortyzują upadek. Sprawdźmy to samo z parasolką. Zeskakujemy na parasol. Boom! Ładnie się odbijamy elegancko. Pyk, pyk, pyk. Chromujemy parasol i zobaczymy, co teraz się wydarzy. Co jest? Parasol mi się nie pochromował. Czy wy to widzicie? Nawet nie zwróciłem uwagi. Parasol się nie chromuje. Mit potwierdzony. Chociaż nie o to chodziło. Teraz, moi drodzy, sprawdzimy, kto jest szybszy. Szaku na chromowanym dziku, czy ja chromowaną kulką. Jesteś gotowy? Dawaj, let's go. 3, 2, 1, go! Woo! Woo! Ale równo. O, no szybciej. Zmęczyłem się, zmęczyłem się. Do znaku się ścigamy? Tak, do znaku, dawaj. No co jest? Da! Zmęczyła mi się postać. Ale gdybym miał więcej staminy, to by się udało. Czyli, no niestety, szlam jest wolniejszy od dzika. Teraz sobie sprawdzimy, czy chromowanym glutem możemy jeździć na tyrolce. Uwaga, hop! Stary, normalnie, znowu jak to wygląda, bo nie wytrzymam. To jest mały kamyczek jak lata. Chromowany glucio na tyrolce. Mit potwierdzony. Zwykłe drzewo, które spada na przeciwnika, zadaje mu 150 punktów obrażeń. Sprawdźmy, czy chromowane drzewo zada więcej obrażeń. Strzelamy. Leci! Bum! 150! No, tyle niestety. Samo. No niestety, mit obalony. Teraz, moi drodzy, sprawdzimy, czy chrom może nas uleczyć. Walnij we mnie parę razy. Okej, okay, okej, okay, 46 HP mam. Dobra, wal. Dobra. Chroma. I? Okej, okay, jestem pochromowany. Wow! 1 HP! 2 HP! Leczy cię. 3 HP! 50 HP mam! Co jest? Ale bajer! No zobaczymy, do ilu mnie uleczy. Stary, to tym trzeba teraz postarać się wygrać w strefie. Nazbierać tego dużo i się cały czas tym leczyć. No ale ciekawe, czy to wystarczy takie plus 1 życia, nie? Ale zawsze jakieś ognisko, rybka i tak dalej. Nie, no prawda. Zawsze łatwiej. Można spróbować. Chrom uleczył mnie około 30 HP, coś takiego, więc mit potwierdzony. Noście ze sobą puszkę chromu. Co się stanie, kiedy wskoczymy na chromatycznego zwierzaka? Czy też się staniemy chromatyczni? Uwaga! No! Hop! No niestety nie! Nie stajemy się chromatyczni. Mit obalony. Czy możemy przejść przez chromatyczną ścianę, jeżdżąc na zwierzaku? Sprawdźmy to. Uwaga! Wow! Jest to możliwe! A nie próbowałem tego jeszcze! Wow! Mit potwierdzony. Czy możemy podpalić chromatyczny budynek przy pomocy świetlika? Sprawdźmy. Rzucamy w ścianę i bum! I co? On się pali? Wejdźmy do środka. Możemy przejść przez ognistą ścianę? Możemy. Ale jak widzicie, budynek się nie spalił, czyli nie możemy spalić chromowanego domku ani innych chromowanych struktur. Porąbane. Czy chromatyczna ściana sama się regeneruje? Strzelimy w ścianę, rzucamy chrom. Bum! Wow! I od razu ma 300 HP. Co jest? Jak w nią strzelimy? Poczekajmy chwilkę. Czy ona faktycznie sama się uleczy? Tak! Czy wy to widzicie? Chromatyczne ściany same się regenerują. Wow, porąbane. Mit potwierdzony. Sprawdźmy, czy kiedy będziemy pochromowani, ognisko nas nie poparzy. Więc rozpalamy sobie normalnie, stajemy w ognisku i... Ała, ała! Ewidentnie tracimy HP. Zjedzmy sobie teraz, elegancko. Pochromujmy się. I uwaga, i stajemy na ognisku. Boom! Spójrzcie na to! Ognisko nas nie pali, tylko cały czas regeneruje nasze życie. Co jest? Zarąbiste! Mit potwierdzony. Jesteśmy nietykalni. Ponoć, kiedy pochromujemy drzewo i zaczniemy w nie strzelać, to zaczną się multiplikować fontanny chromatyczne. Zobaczmy, czy tak jest. Uwaga! Może z AK? Wow! Wow! Czy wy widzicie? 5! 5 sztuk z jednego drzewa! Co jest? Jeszcze raz! Wow, 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 wow! Kurczę! Tego nie wiedziałem! Mit potwierdzony. Teraz już wiecie, jak w łatwy sposób zdobyć chrom. Czy możemy zniszczyć w powietrzu lecącą puszkę chromu? Rzucamy. Oj! Chyba nie trafiłem. Jeszcze raz.
Niestety, nie da się puszki chromu zniszczyć w locie. Mit obalony. Z pewnością wielu z was pamięta łatwy sposób na pokonanie The Rocka, gdzie przyciągaliśmy go harpunem i spadał z wysokiej wysokości i się zabijał. Sprawdźmy, czy tak samo to działa na nowego bota. Siema! Okej, wilki zabite. Teraz chodź za mną, wariatko. Dobra, mamy harpun. Niech ona tylko tu podejdzie. Jest! Dawaj do góry! Przyciągam ją do góry i spadaj! I co? Jeszcze raz! Wracaj tutaj! Czy wy to widzieliście? Nie odczułaś w ogóle damage'a! Zbudujmy sobie jeszcze troszeczkę wyżej, aby spróbować drugi raz. No! Jeszcze raz! Leci do góry! Nie no, wciągnąłem ją na górę! Niesamowite! I do góry i spada! Ona jest odporna na fall damage! Na 100%! Porąbany boss! Mit potwierdzony! Czy nowy bot jest odporny na burzę? Sprawdźmy! Boom! Wleciała? Traci HP, zobaczcie! Ona chyba zginie! Co jest? Teleportowała się, bo nie wytrzymam! Masakra! Cwana bestia! Mit obalony! Burza może ją zabić! Czy nosząc kurczaka możemy przejść przez metalową ścianę? Oczywiście, że tak. Czy możemy przez chromowaną ścianę rzucić kurczakiem? Uwaga. Bum. Nie da się? Jeszcze raz. Kurczaczku, leć! Nie da się! Niestety nie da się rzucić kurczakiem przez ścianę. Mit obalony. Ale śmieszne by to było. Teraz sobie sprawdzimy, czy podpalając las, jesteśmy w stanie go ugasić, rzucając w niego fontanną chromu. Uwaga. Pali się las, rzucamy chrom. Bum. 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 Spójrzcie na to, gasi ogień, ale trzad. To teraz już wiem, jak leczyć swoich teammate'ów, jak są podpaleni. Mit potwierdzony. Chrom działa jak woda. Ponoć nowy safe, który lewituje nad ziemią, koło pustyni niedaleko, można zlutować bez jego otwierania. Sprawdźmy to. I uwaga, jak poruszamy dobrze myszką, to powinniśmy trafić na skrzynkę. No ciekawe, czy to prawda. Dajmy chromu trochę. O, spójrzcie na to. Przeszukaj! Otworzyłem jedną skrzynkę. Czy będzie też druga? Niestety nie będzie. Mit obalony. Można otworzyć skrzynkę, ale z racji tego, że lutu nie podnieśliśmy, postanowiłem, że mit obalimy. Teraz sobie sprawdzimy nowy launchpad, który jest umieszczony na mapie i zobaczymy, czy jak podniesiemy kurczaka nad głowę, to nasz lot się wydłuży. Pierw próbujemy bez kurczaka. 3, 2, 1, go! Woohoo! No, jesteśmy prawie na daszku. Próba z kurczakiem. Uwaga! 3, 2, 1, boom! Łoop! Kurde. No nie wiem, moi kochani, ciężko powiedzieć. Troszeczkę dalej niby polecieliśmy, ale nie jest to jakaś znacząca różnica, więc uważam mit za obalony. Czy jak pochromujemy automat, będziemy mogli kupić w nim broń chromatyczną? Uwaga. Automat pochromowany i... No niestety... Nie. Nie ma to żadnego wpływu na automat. Mit obalony. Czas na kolejny mit, tym razem z moim ulubionym przyjacielem paluchem rybnym. Jestem ciekawy, czy jak ja go zwerbuję, wynajmimy palucha i zamienimy go w chrom, to jak będziemy mu uciekać... O, przeszedł przez ścianę. To jak będziemy mu uciekali, to czy zmieni się w kulkę i będzie nas gonił? Fish stick! Chodź! Wariacie! Biegnie! Jest u góry! Ale co on robi? Chodź! Tak! Zmienił się w szlam! Czy widzieliście to? On nie może przejść. Ja pierdzielę, jaki głupi jestem paluch rybny. Jest i on! Jeszcze raz, mordeczko. Zmienia się w szlam i chodź za mną. Patrzcie, zmienił się w szlam normalnie i mnie goni! Zarąbiste, mit potwierdzony. Wcale taki głupi nie jesteś, wariacie. Bo teraz sobie sprawdzimy, czy kula szlamu potrafi tańczyć. Dance! Dance! Nie, kula szlamu nie potrafi tańczyć. Brawo, Fistik, żeś się popisał teraz. Mit obalony. Załóżmy, że gramy Fortnite bez budowania. I czy możemy zbudować niezniszczalną wieżę z kilku portafortów? Sprawdźmy. To jest nowy budyneczek. Stawiamy. Bang. I teraz jak stanę tutaj, czy jak rzucę, to on się na nim zbuduje. Uwaga, 3, 2, 1. Boom. Tak, spójrzcie na to. Dzięki temu możemy budować niezniszczalny portafort. Raczej w trybie bez budowania, nie? Będzie ciężko komuś was podjechać. Spójrzcie na to. Tu się chowacie. I Eluwina. Jeszcze jak na to walniecie chrom i ściany będą się regenerowały, to jest szok w trampkach. Jeżeli wyspałeś tego momentu, napisz: mam szok w trampkach. Kozacka budowla. Woo! O! Od tego można się odbić? Ciekawostka.
skoro od nowego fortu da się odbić, no to sprawdźmy, czy zabijemy się skacząc z wysokiej wysokości centralnie tutaj na opony. Pierw skoczmy sobie z niskiej. Okej, ładnie trafiłem. Uwaga, wale! O, co jest? Odbiłem się, ale zginąłem! Szako, jak ci się podoba mój skin? No, generalnie fajny, ale intryguje mnie ta dziura. Dobra, no, właśnie o to chodzi. Jak widzisz, wyciągnąłem swoje flaki żywe i podniosłem przed siebie. Więc teraz, mój drogi przyjacielu, sprawdzimy, czy jeżeli podniosę mojego miśka nad głowę, czy będziesz mógł go zabić. Uwaga. Okay. Strzelaj. O! No i nic. Przeleciało mu przez łeb centralnie. Tak, okej. Okay. Czyli mit obalony, nie możemy zabić miśka, ale teraz sprawdzimy kolejny mit, czy kula przeleci przez nasze wnętrzności, jak podniesiemy miśka. Uwaga. Dawaj. 3, 2, 1, go! Oła! O, prawie, prawie. Ah! O, no i niestety. Dostałem na wątrobę, mit obalony. Na dzisiaj to było tyle, jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę, w komentarzu napisz jakiś ciekawy mit, który mógłbym przetestować. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!